Cześć, w zeszły weekend jeździłem na skuterze, w ten weekend nagrywam znowu w czapce. Mamy śnieg, zima, minus chyba 4 czy minus 5 stopni. Jadę na trzeci trening w tym tygodniu. Wczoraj musiałem troszeczkę wcześniej kończyć kręcenie, w tym dzisiaj później zacząć. Wczoraj sprzedałem aparat na Allegro, którym kręciłem. Pozdrawiam nowego vlogera, też chłopak chce kręcić. Fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy małą lukę, nie miałem czym nagrywać, ale się cieszę. Mam teraz troszeczkę mniejszy aparat, będzie lepszy na wyjazd. Mogę mieć go zawsze ze sobą, włożyć do kieszeni. Także będzie więcej materiału. Po treningu jeszcze szybkie zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sobotni obiad. Przygotujemy zmodyfikowaną wersję przepisu Agnieszki. Kiedyś kupiłem do przepisu takie ośmiorniczki. W przepisie miały być podane z ziemniakami, z kaparami, z czymś jeszcze. Akurat nie mam reszty składników i znalazłem inny przepis z ośmiorniczkami, które akurat miałem. Nigdy wcześniej nie przygotowywałem sam ośmiorniczek. Trochę się boję, nie wiedziałem jak to zrobić, nie wiedziałem jak je oczyścić. Prawdopodobnie odciąłem za dużo. Przeczytałem, że tam jest jakiś ząb, którego nie chciałem zjeść, więc prawdopodobnie odciąłem za dużo części tych ośmiorniczek, ale to nie jest jakiś duży problem. Przygotujemy je na oliwie z oliwek. Podsmażymy najpierw dwa ząbki czosnku, trochę chili, potem rzucimy ośmiorniczki, poddusimy je i zrobimy w pomidorach z makaronem, który mi wczoraj bardzo smakował, jak na bezglutenowy makaron, jest naprawdę rewelacyjny. Jest to makaron kukurydziano-ryżowy. Mimo że nie ma glutenu, jest naprawdę sprężysty. Zjem go dzisiaj bardzo chętnie ponownie. Zobaczymy jak będzie smakował z tymi ośmiorniczkami. Wcześniej przygotowałem sobie troszeczkę czosnku i chili. Dzisiaj makaron wyszedł dobry, wczoraj go robiłem minutkę za krótko, prawdopodobnie był twardy. Bałem się, że taki może być ogólnie, ale jednak da się go zrobić jak należy. Pierwsze moje w życiu ośmiorniczki domowej roboty gotowe. Herbatka z żurawinką się robi. Jemy obiad. Jesteśmy na miejscu, czas na kolację. Jeszcze tu nie byliśmy.